poprzednich spotkaniach z panem Wojciechem Szumlińskim wiedzą, że te spotkania są fascynujące. Dobry wieczór Państwu. Nie jestem pewien, czy będąc u Państwa trzeci raz, przypadkiem nie spóźniam się trzeci raz. Mam nadzieję, że nie. Wczoraj mi się udało w Gdańsku być nawet punktualnie. Bardzo przepraszam Państwa, przegryłem walkę z czasem. To jest mój w tej chwili chyba najtrudniejszy przeciwnik. Ale żeby Państwa już dłużej nie przetrzymywać, to od razu przejdę do rzeczy. Chciałbym Państwu powiedzieć, wbrew temu, co tutaj miła Pani powiedziała, nie tylko o książce, czego nie powiem, Masa o polskiej mafii, ale tak króciutko, choć to jest już moje kolejne spotkanie w Gdyni, opowiedzieć też troszeczkę więcej, bo nie byłoby mnie tutaj przed Państwem, nie byłoby chyba żadnej mojej książki, gdyby nie postać mnie i zapewne wszystkim Państwu, szczególnie bliska i droga, postać księdza Jerzego Popiełuszki. A chciałbym Państwu choćby w kilku zdaniach opowiedzieć o moich spotkaniach z księdzem Jerzym i o tym, dlaczego to jest takie ważne, ta postać, także dzisiaj, bo wydaje mi się, że to jest kluczowy moment dla pokazania całej prawdy o wszystkich okolicznościach śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Jest to kluczowy moment, by wyjaśnić tę najgłośniejszą i zarazem najbardziej tajemniczą zbrodnię PRL. Dlaczego jest to kluczowy moment? Prokurator Andrzej Witkowski, który dwukrotnie próbował wyjaśnić tę zbrodnię, wszystkie okoliczności z nią związane, w tym roku odchodzi w stan spoczynku i prosił mnie nawet, bym publicznie mógł już o tym, by publicznie o tym mówił, że jeżeli w tym roku nie zostanie przywrócony do tego śledztwa, to już prawdopodobnie do tego śledztwa nigdy nie wróci, nie tylko z racji wieku, ale przede wszystkim z racji tego, że jest człowiekiem bardzo mocno doświadczonym. Niszczono go przez wiele lat, odbierano mu wiarygodność, niszczono jego wizerunek. Prokurator Andrzej Witkowski ma jak nikt wiedzę na temat wszystkiego, co dotyczy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Ja chciałbym, żebyście Państwo spróbowali mi uwierzyć, że to nie jest historyczna sprawa, to nie jest sprawa tylko dla historyków, tylko to jest sprawa, która ma bardzo duże znaczenie dla zrozumienia najnowszej historii Polski. Bo jeżeli tenże prokurator, o którym tu Państwu mówię, ten, który nigdy nie przegrał żadnej sprawy w sądzie, a prowadził 300 spraw o zbrodnie, chciał dowodzić, że udział w zamordowaniu kapelana Solidarności brali nie tylko oficerowie Służby Bezpieczeństwa, ale także oficerowie Wojskowych Służb Wewnętrznych, że na miejscu zbrodni byli oficerowie radzieckiego wywiadu wojskowego GRU, że męczeństwo księdza Popiełuszki trwało dłużej niż nam się to wmawia. Miało trwać według prokuratora Witkowskiego do 25 października, czyli trwało kilka dni, a nie kilka godzin. Że na miejscu zbrodni, że w dniu wydobycia zwłok księdza Popiełuszki, tego oficjalnego wydobycia, 30 października 1984 roku, panowie Mazowiecki i Geremek, wielkie autorytety III RP, spotkali się z Kiszczakiem Jaruzelskim, Rakowskim i rozmawiali wspólnie o tym, jak dzielić między siebie Polskę. To było pierwsze spotkanie, o którym opinia publiczna się nie dowiedziała. Dowiedziała się o Magdalence, o okrągłym stole, ale o tym spotkaniu i o wielu następnych nie dowiedziała się. Skrzętnie to przed nami skrywano. A to wszystko wiąże się ze śmiercią księdza Popiełuszki. To dlatego ksiądz Stanisław Małkowski, z którym mam zaszczyt się przyjaźnić, nazywa mord na księdzu Jerzym Popiełuszce mordem założycielskim III RP. Nazywa tą zbrodnią, na której ta trzecia RP, która właśnie chyba na naszych oczach dogorywa, się zrodziła. Proszę Państwa, nie chodzi tylko, słowo tylko biorę w cudzysłów, ale nie chodzi tylko, by wyjaśnić wszystkie okoliczności męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności. Chodzi także, a może przede wszystkim o to, by przywrócić najnowszą historię Polski w prawdzie, a ta historia została zakłamana w dużej mierze na kanwie tej zbrodni. Bo wyjaśniając tę zbrodnię, dowiedzielibyśmy się, kto zawierał pakty i układy z mordercami, kto nie dopuszczał przez ten cały okres III RP do pokazania prawdy. Dowiedzielibyśmy się, kto mordował świadków. Innymi słowy, ta sprawa to jest jak wyjście z portu na szerokie morze. Tego wszystkiego możemy się dowiedzieć,
Jest na to wielka, wielka szansa. Myślę, że dzisiaj tak wielka, jak chyba nigdy wcześniej. Nie będzie to oczywiście proste, bo ja jako dziennikarz, który zajmował się przez wiele lat próbą wyjaśnienia tej zbrodni, obserwowałem, jak ta sprawa uruchamiała rozmaite osoby, często osoby wydawałoby się godne szacunku, osoby nagradzane orderami Orła Białego, osoby, które cieszyły się zaufaniem wielu innych ludzi, a później gdzieś dopiero po latach okazywało się, że były to osoby powiązane rozmaitymi niewidzialnymi niciami z oficerami WSW, czy z oficerami Służby Bezpieczeństwa, czy też były to osoby współpracujące kiedyś w przeszłości ze Służbą Bezpieczeństwa, a przez okres III RP ze służbami tajnymi, które się wywodziły z tych służb PRL-owskich. Proszę Państwa, mówię o tym Państwu wszystkim dlatego, od tego zaczynam, bo wydaje mi się, że nie zrozumiemy najnowszej historii Polski, nie przywrócimy jej wprawdzie, jeżeli nie uda się pokazać całej tej sprawy od początku do końca, tak jak ona wyglądała. Być może to jest ostatni moment, żebyście tu, jak wszyscy Państwo jesteście, żebyśmy my, jak tutaj jesteśmy, mogli poznać tę sprawę. Jeżeli to się nie uda, to sądzę, że może dopiero gdzieś w przyszłości historycy sięgną do tej sprawy, nasi następcy, i oni dopiero będą mogli zapoznać się z tą sprawą. Żeby Państwu, puentując ten wątek, powiedzieć, pokazać na jednym przykładzie, choć tych przykładów można by podać dziesiątki, a może setki, jak ta sprawa jest ważna dla tego, co tu i teraz, że nie jest sprawą historyczną. Powiem Państwu o moim procesie w kilku zdaniach z Waldemarem Chrostowskim, kierowcą księdza Popiełuszki. Waldemar Chrostowski, według Andrzeja Witkowskiego, miał być jedną z tych osób, które miały zasiąść na ławie oskarżonych. Andrzej Witkowski uważał, ten prokurator, który, jak już mówiłem, nigdy w życiu nie przegrał żadnej sprawy w sądzie i który kierował 11-osobowym zespołem śledczym w tej sprawie, kilkoma prokuratorami, kilkoma policjantami, którzy zajmowali się sprawami kryminalnymi, nie sprawami politycznymi, kilkoma biegłymi, którzy mieli kwerendy archiwalnej. Andrzej Witkowski, proszę Państwa, widział Waldemara Chrostowskiego na ławie oskarżonych w tej sprawie. I ja w swojej pierwszej książce o tym napisałem, w książce pod tytułem Kto naprawdę, nie wiem, czy to słychać? W książce pod tytułem Kto naprawdę go zabił. Sprawa trafiła aż do Sądu Najwyższego. I co stwierdza Sąd Najwyższy w tej sprawie? Sąd rozkłada ręce i mówi, my nie wiemy, jaka jest prawda o Waldemarze Chrostowskim. My nie wiemy, czy był agentem SB, czy nie był agentem SB, dlatego że część, kluczową część dokumentów utajniono nawet przed Sądem Najwyższym. Te dokumenty znalazły się w tak zwanym zbiorze zastrzeżonym, gdzie są materiały dotyczące m.in. czynnej agentury działającej poza granicami kraju, polskiej agentury działającej poza granicami kraju. Ja pytałem wielu prawników, czy znają jakąkolwiek inną sprawę, w której odmówiono by, do której odmówiono by wglądu Sądowi Najwyższemu. Przecież Sąd Najwyższy to jest najwyższa instytucja w Polsce, która może rozstrzygać, co jest prawdą, a co fałszem. Wszyscy prawnicy, z którymi rozmawiałem, mówili, że nie znają drugiej takiej sprawy. To jest jedyna sprawa, której Sądowi Najwyższemu, przynajmniej taką mam wiedzę, której Sądowi Najwyższemu odmówiono wglądu do akt dotyczących tej sprawy. I chyba jedyna sprawa, której Sąd Najwyższy punktuje wyrok takimi słowami. Nie wiemy, jaka jest prawda w tej sprawie, niech to rozstrzygnie historia. Proszę Państwa, Sąd Najwyższy, najwyższa instytucja w Polsce, która może rozstrzygać, co jest prawdą, a co fałszem, w tej sprawie odsyła nas do historii. Ja bym bardzo nie chciał, żebyście Państwo byli odesłani do historii. Sam bym nie chciał być do niej odesłanym. Bardzo bym chciał, byśmy się wszyscy dowiedzieli, jaka była prawda o wszystkich okolicznościach śmierci kapelana Solidarności, byśmy odzyskali ten olbrzymi, zakłamany fragment najnowszej historii Polski, zbudowany na kanwie tej śmierci, na kanwie wielu mitów i kłamstw, które powstały na tej zbrodni. Proszę Państwa, jeżeli będzie taka możliwość, czas, nie wiem, czy będą możliwości techniczne, ja bym chciał później Państwu zaprezentować krótki taki materiał, 10-minutowy, dotyczący tej sprawy, ale jeżeli będzie taka możliwość techniczna, jeżeli będzie taka Państwa wola i czas. Teraz szybciutko przejdę do
tych następnych moich książek, z którymi do Państwa przyjechałem, one mają wielką część wspólną. I te książki dotyczące okoliczności śmierci księdza Popiełuszki, i te dotyczące wojskowych służb informacyjnych Bronisława Komorowskiego, i wreszcie ta książka, która ma taki dziwny, może się wydać Państwu dziwny tytuł, Czego nie powie masa o polskiej mafii. Ta część wspólna to jest ta skrywana rzeczywistość III RP, ta rzeczywistość obwarowana klauzulą tajemnicy i najwyższej tajności. Proszę Państwa, te dwie książki, które powstały w tym roku, Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego i ta książka, Czego nie powie masa o polskiej mafii, ja je traktuję jako książki ze sobą powiązane. Gdyby je pisać chronologicznie, to ta książka, Czego nie powie masa o polskiej mafii, powinna powstać pierwsza, a ta o Bronisławie Komorowskim powinna powstać jako książka numer dwa. No, zdarzyło się inaczej. Jednakowoż, jeżeli ktoś z Państwa by nie czytał żadnej z tych książek, to proponowałbym jednak zacząć od tej, Czego nie powie masa o polskiej mafii. Proszę Państwa, o czym jest ta książka? To nie jest książka o porachunkach gangsterskich, to nie jest książka o Jarosławie Sokołowskim, najbardziej znanym świadku koronnym w Polsce, Jarosławie Sokołowskim, pseudonim Masa. To jest książka, która jest pewnego rodzaju początkiem, końcem. Jest historia, którą opisałem w książce Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. Czasami, by zrozumieć zakończenie, trzeba poznać początek. Żeby zrozumieć, skąd się wziął Bronisław Komorowski, rzekomy działacz Solidarności, rzekomy działacz opozycji solidarnościowej, w rzeczywistości człowiek już w latach 80. bardzo mocno uwikłany właśnie w te niebezpieczne związki z oficerami wojskowych służb wewnętrznych. By zrozumieć, skąd się wzięła taka na przykład fundacja, jak Fundacja Pro Civili, fundacja, która tak naprawdę była międzynarodową organizacją przestępczą, która wydrenowała z Polski co najmniej kilka miliardów złotych, która doprowadziła do śmierci kilkunastu osób. Dla której to fundacji działania osłonowe prowadził nie kto inny, tylko właśnie minister obrony narodowej Bronisław Komorowski. Miał za te swoje działania odpowiedzieć jeszcze w latach 90. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego planowali przesłuchać pana Bronisława Komorowskiego, planowali, by to śledztwo doprowadzono do końca. Tak się nie zdarzyło, to się nie udało, dlatego że w tamtym czasie do Komendy Głównej Policji przyjechali oficerowie wojskowych służb informacyjnych, a potem sam generał Tadeusz Rusak, szef tych służb, i odebrano dokumenty dotyczące tej sprawy. W sprawie, w której śmierć poniosło kilkanaście osób, w której co najmniej kilka miliardów złotych wytransferowano z Polski na Cypr, a potem do Rosji, do jednej spółki założonej przez byłego wysokiego rangą urzędnika Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, nikt aż do tego momentu nie poniósł odpowiedzialności. Rola Bronisława Komorowskiego w działalności tej fundacji była bardzo istotna. To była rola, którą oficerowie Centralnego Biura Śledczego oceniali jako rolę osłonową. Innymi słowy, jeżeli było jakieś zagrożenie dla działalności tej fundacji, wkraczał Bronisław Komorowski i to zagrożenie niwelował. Nigdy nie poniósł za to odpowiedzialności. Ja próbowałem o to pytać Bronisława Komorowskiego kilkakrotnie. Próbowałem pytać jako dziennikarz Telewizji Polskiej. Zostałem wtedy wyrzucony z gabinetu marszałka Sejmu. Próbowałem także pytać w Pałacu Prezydenckim, który na jeden dzień zamienił się na salę sądową. Bronisław Komorowski nie stawił się w sądzie, wolał wezwać sąd do siebie. Nigdy nie uzyskałem odpowiedzi na te pytania od Bronisława Komorowskiego. O tę moją książkę, Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, pytało prezydenta, byłego już na szczęście, wiele osób. Pytał między innymi Bogdan Rymanowski podczas debaty w programie, który stanowił debatę wyborczą w telewizji TVN. Pytali młodzi ludzie Tomasza Nałęcza, prezydenckiego prawnika. Pytały setki innych ludzi, którzy przychodzili na spotkania z Komorowskim, przedstawiali tę książkę, niejako przed oczy kładli panu prezydentowi Komorowskiemu, prosząc, by się do niej odniósł, by powiedział, co tu jest prawdą, a co tu jest nieprawdą. Bronisław Komorowski nie chciał się na ten temat wypowiadać. Proszę Państwa, miał możliwość zweryfikowania tego, co jest w tej książce w trybie wyborczym w dwa dni. Nigdy się na to nie zdecydował. Nie zdecydował się na to, byśmy spotkali się w sądzie. Powiem Państwu więcej. Nigdy się na to nie zdecyduje. Bronisław Komorowski doskonale wie, że nie ma w tej książce jest jednego zdania, które nie byłoby prawdą i co dla niego gorsze. On ma pełną świadomość tego, co ja wiem i ma pełną świadomość tego, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej dotyczących rozmaitych poczynań Bronisława Komorowskiego. Ja mam wielką nadzieję, że w tej nowej Polsce, która właśnie na naszych oczach powstaje, będzie taki sąd, w którym się spotkam z Bronisławem Komorowskim,
którym wyłożymy karty na stół jak w pasjansie i w którym będzie czarno na białe pokazane, co Bronisław Komorowski zrobił. Tu nie chodzi oczywiście o żadną zemstę, absolutnie. Chodzi tylko i wyłącznie o sprawiedliwość. Jeżeli ktokolwiek z Państwa, ja czy ktokolwiek inny, popełni jakieś przestępstwo, powinniśmy być równi wobec prawa. Bronisław Komorowski w moim głębokim przekonaniu popełnił wiele przestępstw. Ja co najmniej od 2 lat mówię o tym, że mieliśmy prezydenta przestępcę. Jeżeli ktoś mówi takie rzeczy, a nie ma na to dowodów, sam popełnia przestępstwo. Bo nie wolno mówić o prezydencie, że jest przestępcą, jeżeli nie ma na to twardych dowodów. To jest sytuacja absolutnie niewybaczalna. No chyba właśnie, że te dowody są. Ja, proszę Państwa, te dowody mam. Opisałem w książce wszystko wyłącznie, absolutnie, nie tylko, powiem może tak, że książka miała liczyć 800 stron. I wszystko, co znajdowało się na tych 800 stronach, wydarzyło się naprawdę. Jednakowoż połowę tej książki odłożyłem na bok, nie dlatego, żeby cokolwiek było tam nieprawdziwe, tylko ja tę książkę Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego pisałem w taki sposób, że musiała tam być nie tylko prawda, ale też taka prawda, którą będę w stanie udowodnić przed każdym uczciwym sądem. A więc to, co się w tej książce znalazło, to jest nie tylko stuprocentowa prawda, ale też taka prawda, na którą mam twarde, absolutnie niepodważalne dowody. I jak Państwu mówię, wierzę głęboko w to, że taki czas, w którym ja i Bronisław Komorowski spotkamy się w sądzie, by się zmierzyć na argumenty, jest bliski. Książka, czego nie powie masa, o polskiej mafii jest pewnego rodzaju prequelem dla tamtej książki. Jest pewnego rodzaju takim wstępem, początkiem, tak jak powiedziałem, początkiem. By zrozumieć, skąd się wziął Bronisław Komorowski takim, jakim był, warto sięgnąć po tę książkę. Proszę Państwa, Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, najbardziej znany świadek koronny w Polsce. Ja już w roku 2003 miałem dostęp do jego akt, tych pełnych akt. Sokołowski w tamtym czasie zaznawał bardzo dużo gangstera. Mówił o porachunkach, o napadach na tiry, haraczach, o rozmaitych działaniach przestępczych, ale starał się generalnie jak najmniej mówić o tym, co jest prawdziwą mafią. A co to jest prawdziwa mafia? Mnie to kiedyś wytłumaczył prokurator krajowy, który mi powiedział mniej więcej to w ten sposób. 3 firmy startują w przetargu na o wartości miliarda albo kilku miliardów. Jedna ma wielki dorobek na rynku krajowym, druga ma świetne koneksje międzynarodowe, trzecia powstała tydzień temu. Przetarg na miliard wygrywa ta trzecia. To właśnie jest mafia. Innymi słowy, mówimy mafia, myślimy politycy i służby specjalne. Jarosław Sokołowski starał się jak najmniej mówić o tej prawdziwej mafii, bo rozumiał, że to jest dla niego niebezpieczne. Starał się mówić tylko i wyłącznie o gangsterach. Jednakowoż w paru miejscach dotknął polityków. Polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W tamtym czasie to byli politycy, którzy rządzili Polską. Jarosław Sokołowski powiedział w kilkunastu zdaniach, że Sojusz Lewicy Demokratycznej zawarł układ z mafią, z tak zwaną mafią pruszkowską, podziału rynku automatów do gier. I że zarówno Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak i mafia pruszkowska czerpie z tych interesów olbrzymie, wielomilionowe, liczone w dolarach dochody. Prokuratorów to zmroziło. Oni nie wiedzieli, co z tym zrobić. Bo jeżeli Sokołowski był świadkiem koronnym, to był zobligowany do mówienia prawdy i tylko prawdy. Złapany raz na kłamstwie powinien stracić status świadka koronnego. W oparciu o jego zeznania zamknięto do więzienia cały zarząd Pruszkowa. I teraz co zrobić z takimi zeznaniami człowieka, który jest świadkiem koronnym? Jeżeli kłamie, powinien stracić ten status, a być może wtedy część gangsterów powinna wyjść na wolność. A między innymi na zamykaniu tych gangsterów SLD budowało swój wizerunek rzekomo partii, która pilnuje prawa. Więc jak, co dalej z tym zrobić? Uznano, że Sokołowski jest wiarygodny do połowy, dokładnie do tej połowy, gdzie mówił o gangsterach, ale tam, gdzie mówił o politykach, to już te akta odłożono na bok, uznając, że one wymagają weryfikacji. Wielka hipokryzja, bo jeżeli Sokołowski byłby niewiarygodny, powinien stracić status świadka koronnego natychmiast. Tak się nie stało. Któryś z prokuratorów nie mógł patrzeć na tę hipokryzję i na ten cynizm. I w ten oto sposób te materiały trafiły w całości w moje ręce. Ja je planowałem opublikować w roku 2003 już. I te utajnione, i te nieutajnione. Ale nie dane mi było wtedy tego zrobić, dlatego że były wielkie naciski na moją macierzystą redakcję, którą w tamtym czasie był tygodnik Wprost,
codziennie przychodził Michał Tober, rzecznik Leszka Millera. Rozumiałem, że gra idzie o to, czy tygodnik wprost ocaleje, czy będzie na rynku, czy nie. Każdą gazetę, każdy tygodnik można zamordować, odcinając go od rynku reklam. Takiej gazety może nie być już po kilku miesiącach. Jeżeli nie ma dopływu środków z reklam, to taka gazeta przestaje istnieć. Wszystko jedno, czy jest duża, czy jest mała. Bez reklam gazeta nie istnieje. Rozumiałem więc, że te naciski są bardzo duże i rozumiałem też moich przełożonych, dlaczego mieli takie obawy, by zgodzić się na publikację tych akt w całości. Co więcej, w tamtym czasie prokuratura zainteresowała się moją osobą. Pierwszy raz zagrożono mi więzieniem. Prokuratura w Płocku próbowała przez rok postawić mnie w stan oskarżenia, naciskając, domagając się ujawnienia, skąd uzyskałem te materiały. Twierdzono, że te materiały stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. One nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Stanowiły zagrożenie dla przestępców, stanowiły zagrożenie dla przedstawicieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale rozumiałem, że dla prokuratorów zagrożenie dla panów z SLD i zagrożenie państwa to jest jedno i to samo. W efekcie tych wszystkich wydarzeń opublikowałem zaledwie fragment tych materiałów. Planowałem resztę opublikować kilka lat później, ale i to nie udało, i tego nie dane mi było zrobić, dlatego że w roku 2008 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zabrała mi te materiały, zabrała mi materiały dotyczące te ściśle tajne akta masy, zabrała mi materiały dotyczące okoliczności śmierci księdza Popiełuszki, materiały dotyczące Bronisława Komorowskiego, WSI i w zasadzie wszystko inne. Jeżeli tu państwo jesteście, to na pewno wiecie, że to się stało początkiem bardzo trudnych chwil dla mnie i dla mojej rodziny, które doprowadziły mnie do całkowitego załamania. No w tamtym czasie rzeczywiście ja stałem się takim bardzo człowiekiem. Okazało się, że jestem człowiekiem małej wiary, że zachowałem się jak ateista, który wierzy, że nadzieja umiera ostatnia, a nie jak człowiek wierzący, katolik, który powinien zawsze pamiętać, że nadzieja z Panem Bogiem nie umiera nigdy. Mi się w tamtym czasie wydawało, że jestem w takim ciemnym tunelu, na końcu którego nie ma światła. Wydawało mi się, że to jest taka studnia bez dna, że jedynym wyjściem, żeby ocalić rodzinę, która na moich oczach duchowo i w każdy inny sposób umierała, bo do tego nas